Nazywam się Marek Cybulski. Przepracowałem na kolei ponad 40 lat. Pracowałem tylko i wyłącznie na kolei. Wojtek, który kręci ten film, zaproponował mi, żeby nosił on tytuł. Halo? 45019 przyjechał 20:23. Koniec. Kolej na ziemiach polskich istnieje już 170 lat. Pierwsza kolej, jaka powstała w ówczesnym Królestwie Polskim, to kolej warszawsko-wiedeńska. Pierwszy pociąg do Częstochowy, która jest położona na dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej, wjechał 168 lat temu. Rozpoczynałem swoją, trudno to nazwać karierą, ale powiedzmy pracę na kolei. Miałem wielką ochotę zostać kolejarzem. Kiedy dano mnie na praktykę do dyżurnego ruchu, to dyżurny ruchu mówi mi tak: chłopak, dziś to ty mi tu niczego nie dotykaj, bo ty możesz mi tutaj coś uszkodzić albo coś złego zrobić. Dziś przez 8 godzin to będziesz robił coś, czego nie przewidują żadne instrukcje kolejowe, ale może ci się na kolei przydać, będziesz się uczył gwizdać na tym kluczu. Tak spojrzałem na niego, myślę sobie, co ty, chłopie, mi tu opowiadasz? Przecież do gwizdania to służy gwizdek, a nie klucz. To stary dyżurny ruchu wziął do ręki ten klucz i mówi: zobacz, że ten klucz to służy również do gwizdania i będziesz kiedyś musiał podawać sygnały na kolei, i gdybyś zgubił gwizdek, to użyjesz sobie klucza. I rzeczywiście przez 8 godzin męczyłem się na wszystkie sposoby z tym kluczem, ale o godzinie 15 dyżurny ruchu mówi: powiem zawiadowcy, że z ciebie będą ludzie, bo na kluczu to ty umiesz bardzo ładnie gwizdać. Kochani podróżni, jeżeli podróżujecie koleją, to miejcie świadomość, że zawsze jedziecie z krzywymi kołami i te koła proste nigdy nie były, nie są i proste nigdy nie będą. Próbuję nacisnąć na dźwignię. Niestety, nie nacisnę. Pytanie, a dlaczego nie nacisnę? A dlatego, że tu nie ma klucza. Czyli żeby dyżurny ruchu mógł nastawić sygnał zezwalający na semaforze, to najpierw w skrzyni Zazulaka musiały być spełnione wszystkie wymagane instrukcjami czynności i dopiero ostatnią czynnością było włożenie klucza do zamka, otwarcie zamka i wtedy dopiero można było nacisnąć. Choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie nacisnął. Taki to ciężar. Na tym polegało zabezpieczenie przed pomyłkami. Ta szafa biletowa, zwana ternionem, służyła do sprzedaży biletów
używanych ówcześnie na kolei. Polegało to na tym, że kasjer wyjmował bilet danej relacji, następnie z tym biletem podchodził do urządzenia, które nazywał się komposter i w ten sposób na bilecie odbijała się data wyjazdu. Na koniec dyżuru kasjer musiał zrobić tak zwaną kasę, czyli musiał rozliczyć się ze sprzedaży biletów, ale nie zawsze wszystkie bilety sprzedawał. Żeby wiedział o tym, który sprzedał, to klapeczka zmieniała barwę na czerwoną. Czyli jeżeli klapeczka była uniesiona do góry i barwa czerwona, to znaczy, że te bilety zostały sprzedane, natomiast te, które miały barwę białą, podczas danego dyżuru sprzedane nie były i z tych rozliczyć się nie musiał, a wyłącznie z tych z podniesionymi klapkami z czerwoną barwą. Jest to niezwykle rzadki model Forda, spotykany na naszych dróżkach, ponieważ od jego produkcji upłynęły już 42 lata. Jako ciekawostka, model MK3 otrzymała księżna Diana w roku 1981 w prezencie zaręczynowym od ówczesnego księcia Karola i księżna Diana jeździła tym właśnie modelem MK3 ponad rok do sierpnia 1982 roku. Model ten osiągnie wprawdzie 150 km na godzinę, może nawet 160, ale pod warunkiem, że droga na autostradzie będzie wiodła z góry, a wicher będzie dół prosto w tylny zderzak, ponieważ inaczej jego prędkość to w granicach 130 km na godzinę. Silnik, który przejechał ponad 500 000, nie posiada, jak widać, żadnych wycieków, żaden płyn eksploatacyjny nie cieknie z tego auta. Wielokrotnie bywałem tym autem na zlotach pojazdów zabytkowych i rzeczoznawcy ocenili, że ten typ Forda MK3 Lasera może być jedynym egzemplarzem w Polsce.
To jest drugie moje auto. Jest to już rzadko spotykany model na polskich drogach. Jest to polski Fiat 170 900K. To jest taki samochód, który był produkowany wyłącznie na rynek polski i był produkowany tylko przez 2 lata. Rocznik tego auta 1993, czyli auto ma 30 lat, spisuje się bardzo dobrze. Bardzo dobrze spisuje się w ruchu miejskim, ulicznym, łatwo go zaparkować. Każde auto ma wady i zalety. Największą zaletą tego auta jest to, że nikt nigdy nie ukradł mu katalizatora i nikt nigdy katalizatora mu nie ukradnie, ponieważ konstruktor nie przewidział tego urządzenia w tym aucie. Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach. Czy tak trudno być poetą? W żar epoki nie użyczy wam chłodu żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno świeżością rzewną, to właśnie tu. To właśnie tu. Czas na kawę, ponieważ praca w ogrodzie to nie tylko sama praca, ale i czas relaksu. A kawa wypita na świeżym powietrzu, wśród zieleni, smakuje zupełnie inaczej niż kawa wypita w domu. Grządki widać, że były świeżo polewane. Tuż stało wody pełne, naczynie blaszane, napisał nasz wieszcz Adam,
ostatnim zajeździe na Litwie ponad 2 wieki temu i pomimo upływu tak długiego czasu, jak widać, uprawiam mój ogród podobnie jak uprawiano go w Soplicowie. Dosyć duże doświadczenie w wieszaniu budek lęgowych, ponieważ ponad 30 lat wieszam je. Nigdy nie miałem przypadku, żeby jakikolwiek drapieżnik zrobił krzywdę pisklętom gnieżdżącym się w mojej budce. Wymyśliłem sprężynę, najzwyklejszą sprężynę z drutu, która moim zdaniem najlepiej zabezpiecza ptaki gnieżdżące się w budce przed drapieżnikami. Dlatego, że ptak mieści się bez problemu w tym otworze pomiędzy drutami, natomiast żaden drapieżnik nie ma najmniejszych szans, żeby tędy wsadzić łapę i zrobić krzywdę gnieżdżącym się tutaj ptakom. W dzisiejszych czasach do koszenia używamy najróżniejszych kosiarek, bądź to spalinowych, bądź to elektrycznych. Natomiast ludność radziła sobie przez wiele lat bez tych urządzeń, używając do tego celu takiego przyrządu, który nazywa się kosa. Żeby kosa jakakolwiek spełniła swoje zadanie, to od czasu do czasu musi być poklepana. Klepanie kosy jest czynnością niezwykle prostą. Potrafi to zrobić dosłownie każdy, ponieważ sztuka polega na waleniu młotkiem w blachę. Do tego celu potrzebny jest nam podstawowy przyrząd, który nazywa się babka. Babkę należy wbić, obojętne w jaki pniak, ważne, żeby był stabilny. Babkę należy ładnie wypolerować, żeby była ładna, śliczna, ponieważ każda babka, jak w naturze, lubi być wywłaszczona. Następnie babkę należy wygłaskać, czyli to jest sama natura, ponieważ każda babka od czasu do czasu pogłaskana być zechce. Następny przyrząd, który nam do tego potrzebny, to młotek, ale nie taki młotek byle jaki, tylko młotek musi być specjalny do klepania kosy, twardy. On ostrze musi mieć bardziej twarde niż kosa. Na czym polega klepanie? Kładziemy kosę na babkę i uderzeniami młotka klepiemy kosę tak, żeby nie narobić, jak to kosiarze mówią, tak zwanych fal Dunaju, czyli żeby nie zwichrować ostrza tej kosy. Ponieważ jak zwichrujemy,
jako kosa do niczego już się nie nadaje. Po naklepaniu kosę należy przygotować do koszenia. Kosa składa się z pięciu części. To jest kosisko, to jest rączka, to jest kosa właściwa, to jest obejma zwana chomątem i klin. Kosę oprawiamy w następujący sposób. Przykładamy kosę, zakładamy najpierw chomąto, przykładamy kosę do kosiska, zakładamy z drugiej strony klin i jako, że bez młota nie robota, zabijamy kosę do koszenia. I w tej chwili nasze narzędzie jest gotowe do działania. Należy zrobić próbę, czy klepanie wypadło pomyślnie i czy ta kosa do czegokolwiek się nadaje. Teraz sprawdzimy, czy klepanie wypadło pomyślnie. Był rok 1975, kiedy zaraziłem się zegarami, takimi zegarami zabytkowymi. Wydawałoby się może, że zegar to jest takie urządzenie służące człowiekowi, które krzywdy nie może człowiekowi wyrządzić, no bo w jaki sposób? Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ ten zegar posiada dwie sprężyny. A sprężyna ma to do siebie, że może się przypadkowo uwolnić. Dlatego, żeby nie obcięło osobie naprawiającej czy zegarmistrzowi przypadkowo palców, to należy tą sprężynę najlepiej odblokować, pozostawić ją w stanie wolnym i wtedy palca nie urwie ani nie połamie. Jest to zegar MS Bell, który został sprowadzony do Polski z Monachium. Zegar MS Bell z wahadłem sekundowym, pięciostrunowym gongiem, który wybija raz pół godziny oraz pełną ilość uderzeń o każdej godzinie,
nakręcony jest poprzez podciągnięcie łobury i łupak. Jest to zegar wagowo-łańcuchowy. Zapas chodu od góry do dołu wystarcza na 8 dni. Jest takie powiedzenie, kto smaruje, ten jedzie. No, na zegarze jechać się nie da, ale zegar bez oliwienia za długo chodził nie będzie, bo się zatrze. Ta rakieta, czyli zegar, radziecka rakieta, którą nabyłem w roku 1976, na moim ręku, jak widać, działa do dnia dzisiejszego, chociaż wiadomo, że świat przestawił się obecnie na zegary bateryjne. Po przekonserwowaniu zegar należy z powrotem złożyć tak, do takiej pozycji oczywiście, jaką miał przed rozbiórką. Tarcza przy zegarach wahadłowych jest mocowana w ten sposób, że służą do tego specjalne szpilki, które mają kształt stożka i zakleszczają się na tarczy. No, wielu zegarmistrzów twierdzi, chociaż nie tylko, spotkałem takie opinie, że zegar to urządzenie niezwykle delikatne, bardzo łatwo uszkodzić, dlatego należy się z nim odchodzić w sposób delikatny. Ale ja jestem zupełnie innego zdania. Ja uważam, że bez młota to nie robota, czyli przy montażu zegarów używam młotka. Ktoś kiedyś powiedział, nic na siłę nie wolno robić przy zegarach, no to robimy delikatnie, czyli nic na siłę, wszystko młotem. Jak widać, młotek jest przydatny nawet przy naprawie zegarów. Młotek to niezwykle potrzebne narzędzie zegarmistrzowi. No, w zasadzie zegarmistrz powinien posiadać przede wszystkim młotek do naprawy, no bo bez młotka, no jak te szpilki założyć? No można się tam jakoś męczyć inaczej, ale młotem zrobi się moim zdaniem to bardziej precyzyjnie. Zegary mają duszę, jak to twierdzi wielu zegarmistrzów. Coś w tym jest. Nie potrzeba mu wymieniać baterii. Wystarczy zadbać raz, powiedzmy, no, maksymalnie na te 8-9 lat. Przekonserwować i służy wielu pokoleniom. Bronią strzelecką prochową mam do czynienia od roku 1972. Jestem byłym mistrzem województwa częstochowskiego w strzelaniu z KBKK
zwanego potocznie Kałachem, wśród oficerów rezerwy, gdyż jestem w stopniu pełnego chorążego. To typowa figura 4A, która jest przeznaczona do strzelania z kałacha na odległość 100 metrów. Jeżeli kałasznikow jest ustawiony na celowniku 3, zawsze należy celować pod punkt. I jest celownik 3 powoduje to, że celując w to miejsce, strzeliny, przestrzeliny układają się w miarę centralnie. Natomiast należy zwracać uwagę, żeby nie celować zbyt wysoko, ponieważ ta odległość jest niewielka w porównaniu z odległością dolną i w gwarze strzeleckiej 0 to po prostu mucha. No i dostał. Proszę? Można by z tego nie wyjść, z tych strzałów, mógłbyś, które tam są. Mógłbyś nie wyjść, chłopie. Okulary? Nie wierzyć. Dobra. Pierwszy raz strzelam z tej broni, do tej samej tarczy? Do tej samej tarczy. Pierwszy raz strzelam z tej broni, nigdy jej nie miałem w łapie. Czyli tak, palec jest ze spustu, zaciskam bezpiecznik. Aha, muszę cały czas... Cały czas, więc proszę mieć zaciśnięty już bezpiecznik. Tak. I na zaciśniętym bezpieczniku do tyłu bym prosił. Takie samo celowanie. Ile tu jest strzałów? 15. No i pierwszy w kapelusz. Wojtek, zrób mi tutaj film. Przeładowanie. Pana bym prosił do tyłu i kciuki proszę mieć po jednej stronie. O właśnie. Tak. Tak. Sypie się z niego, także raczej się układają w skupieniu tam, gdzie było z ust. Ani jednego zera, wszystko w tarczy. No to chłopie, 71 lat mam, to mi trzeba znać w Częstochowie. W tym miejscu mamy dziesiątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W tym miejscu dwa pociski przeszły jednym otworem, jak widać. Ten otwór jest o wiele szerszy od otworów pozostałych. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu biuścik zachwyci, tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu biuścik zachwyci, tam nóżka, bo nie ten już wzrok.